Cześć, w dzisiejszym filmiku pokażę wam moje cztery samoloty, co zbudowałem. Więc to są te cztery samoloty, co ja sam zbudowałem. Najpierw wam pokażę mój pierwszy, co jest największy i go sam zbudowałem. I tu sam zrobiłem silniki, ogień z tyłu silników, ogromne opony, skrzydła, tył, a potem ten, on ma drzwi otwarte i ma takie autko z schodami, bo wszyscy tutaj wchodzą dopiero i tu można wejść. Tam po prostu jest kierownica i dwa siedzenia, więc tu się wchodzi, po schodach wejdę, nie będę latał. Wejdę po schodach, więc tu się idzie po schodach do samolotu i tu jest ładny dywan, sam go tutaj dałem. Tu jest kabina pilotów i tam, gdzie są drzwi, działa Minecraft tak, że tu nie da mi się dać dywanu ani tutaj, bo jeśli są rzeczy. Więc tu piloci siedzą. Potem jak się, i w tym jest 49 krzeseł i plus te pilotów, czyli 51 krzeseł dałem, bo pilotów, jak się policzy pilotów, ale 49 pasażerów tu może polecieć tym samolotem. Więc potem tutaj tak dałem wszystkie krzesła, a tutaj są drzwi awaryjne. I tu się otwiera i potem tutaj się otwiera i się wychodzi na skrzydło. I na skrzydle też dałem takie coś, co mają, takie coś, co schodzi na dół. I potem lampki dałem jeszcze, co mają. I te lampki użyłem te same, co użyłem w tym moich roller coasterach. Te same lampki używam. Potem tu są moje toalety. Jak widzicie te lampki, one nie są, żeby rozświetlać, tylko one pokazują, czy toaleta jest wolna, czy nie. Jak jest żółte, to znaczy, że wolna. A jak jest taka czerwona, to znaczy, że jest zajęta. Na razie są wolne, bo dopiero pasażerowie wchodzą na samolot, więc nie powinny być zajęte toalety. I tu jeszcze to, gdzie się myje ręce i kibelek. To po dwóch stronach. A tu jest kuchenka, gdzie mają całe jedzenie. I tu jest, gdzie mają picia. I tu naprawdę włożyłem prawdziwe picia. I tu są picia. Więc to prawie. Czy ja skończyłem ten samolot? No chyba. No i to był ten pierwszy samolot. Więc był mój pierwszy samolot. O, czy jest. No, skończony. Teraz ten samolot, on jest małym odrzutowcem. I on nie ma drzwi otwartych ani nic po dwóch stronach, bo on dopiero jedzie na pas startowy startować. Więc żeby tu wejść, to zrobię. To szybko zrobię. Weźmy śnieg, bo to białe, to one dwa mają śnieg i niebieska wełna i biała wełna, tamten jest, a ten jest złoty i biały. A tam nie ma miejsca, żeby to coś zrobić, takie coś, gdzie oni wkładają swoje bagaże, to nie miało miejsca. Ten ma 12 krzeseł dla pasażerów i toaletę. Nie miałam więcej miejsca, żeby dobudować rzeczy. Tutaj są drzwi awaryjne. Kuchenki nie miałam miejsca, żeby je zbudować. I tutaj mam takie białe coś. I to jest taki złoto-biały. Silniki ma tu, bo to jest odrzutowiec, a odrzutowce zawsze mają tutaj silniki. I jeszcze ma taki skrzydło tylne, tak jak prawdziwy odrzutowiec. Bo normalny samolot ma tutaj na środku ogona, a takie odrzutowce mają tutaj akurat, tutaj do góry. I też on ma lampki. Więc 12 pasażerów może polecieć tym samolotem, ale jest naprawdę 14 krzeseł albo siedzeń, bo jeszcze pilotów. I ta kabina jest inna. I oni mają lampki.
swoimi. I to, że to jest troszkę wyżej idzie, to tutaj się można wejść. I tu nie chciało mi się dawać dywanu. Nie wiem, czemu nie dałam, ale mi się nie chciało. Więc to był mój drugi samolot, a zaraz wam pokażę te dwa z góry. Pokażę ten mój pierwszy z góry, jak wygląda mój pierwszy cały. Znaczy, to jest wszystko, co zrobiłem do tego pierwszego. I sobie wam pokażę, jakie wielkie opony zrobiłem. Jest kwadratowe, bo to Minecraft. Ale patrzcie, jeszcze są takie dwa złączone. Potem tutaj też dwa złączone i tak samo z przodu jest. Bo tak prawdziwe samoloty duże mają. Mają jedną wielką oponę, potem takie coś i potem jeszcze jedną. Więc to był mój pierwszy samolot. A mój odrzutowiec tak nie ma. Mój odrzutowiec tylko ma tak. Ale obok ma do skrzydła przyczepione swoje opony. Nie ma sam tutaj z tyłu, tylko ma troszkę bliżej do przodu, bo tak mają prawdziwe odrzutowce. W prawdziwym życiu tak. I to jest mój cały odrzutowiec z góry. Potem mój trzeci samolot jest taki. Taki, co dawniej mieli, że tu skrzydło i potem idzie do góry. Taki samolot sam zbudowałem. I to dopiero dobudowałem, zanim zacząłem filmik. Jeszcze ma opony rozłożone, za chwilę będzie lądował. Jeszcze to śmigło z przodu zrobiłem. Potem mój ostatni samolot. Zaraz pokażę go z góry. I wygląda tak, jak dawniej wyglądały samoloty. I potem tu jedna osoba się zmieści, żeby siedziała. Jeszcze taką szybę dałem, co dawniej miały takie szyby przed sobą małe. Co był ten cały samolot. Bardzo mi się podoba. Nie wiem czemu. I potem co? Moja mama się mnie pytała coś tam. Więc Mi potem. też się podoba ten. No, mi też mówiła. Mówiła, że jej też się podoba. Więc to jest mój czwarty samolot, czyli mój ostatni, co też jest odrzutowcem. Troszkę inaczej wygląda niż tamte dwa duże, inaczej go budowałam. No i tak dziwnie troszkę wygląda. Gdzie to ja mam? Muszę klocek, żeby mu. Bo temu. Ten jest inaczej zbudowany. Z przodu ma skrzydła za blisko, ale to nic, bo tu powinien mieć. Ten akurat dopiero wzniósł się w powietrze. Więc tu nie miałam miejsca, więc musiałam z tyłu, od tyłu się wchodzi, a z tyłu jest toaleta. Ale ten nie zabiera tak dużo pasażerów, ale to nic. I tutaj zrobiłem tak, że opony się chowają. Widzisz, tutaj to dałem i oponę. I tak samo z przodu. Z przodu się bardziej chowały już. Z przodu to już się chowają tak. Więc muszę wejść. I patrzcie, tylko 6 krzeseł tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, zaraz, pięć, sześć. 7, 8. Już jest 8, bo tam dobudowałam tylko, ale na tych dwóch się nie da usiąść. To, że buduję. Więc tak się to. I dałem inny dywan, bo podłoga była, bo samolot był niebieski, to dałem czerwony dywan piękny. I potem tutaj piloci siedzą. Tu się teraz nie da usiąść, bo tak małą zrobiłem. Ale to nic, to jest taki mini odrzutowiec, co może latać. I tam też nie dałem ładnego tego. I potem teraz z tyłu też nie miałam miejsca na jedzenie. Tam gdzie jedzą, to tutaj po prostu taką małą toaletę zrobiłem. A powiedzieć wam, czemu nie dotąd i dotąd nie było? Bo tu musiałam dać drzwi i musiało być miejsce na jakieś krzesła. A ten i tak nie leci do za dalekich krajów. Na przykład leci do Polski, do takich krajów, ale nie leci na przykład, ale on nie leci na przykład do Australii, albo do Ameryki, albo do takich krajów. Bo to by za długo zajęło, ma za mało pasażerów i jest za mały. Ten mały, ten brązowy, ten drewniany taki, ten by poleciał. No prawie by poleciał do Polski. Może, no by poleciał do Polski. A
Ten mój drugi odrzutowiec, tamten mój pierwszy, tamten by mógł polecieć do Chin od razu, by mógł polecieć. A ten by mógł polecieć do Chin, a tamten duży by mógł polecieć do Anglii. Do Anglii by mógł polecieć tamten samolot. No i to był mój. I to jest ten samolot. Taki fioletowy, pomarańczowo mi się podoba. Taki fioletowy tu, potem mam taki fioletowy i potem tutaj pomarańczowy. I też tak zrobiłem. Jeszcze pod tym dałam lampkę. I to był ten samolot. I teraz pokażę wam wszystkie samoloty z góry. A to ma. Ej, zaraz. Temu nie zrobiłem silników. Zaraz, tylko szybko dobuduję silniki, a to szybko mi zajmie, bo ja umiem te silniki budować. Pomarańczowy i fioletowy i obsydian. Oj, jak chcecie takie silniki, to możecie teraz popatrzeć, jak buduję iglostą. Jak długi był? No, silnik. Był tak długi. Więc daję fioletową wełnę, taką piękną fioletową wełnę. Pomarańczowy, nie tam, pomarańczowy i fioletowy. Taki ładny pasek chciałam zrobić. I potem tutaj się daje glowstone, tutaj tak się daje. Tak się daje obsydian. Tutaj. A jak zrobiłem te silniki do tamtego samolotu, podobnie takie budowałem. Prawie takie, ale inaczej były już budowane. Bo tutaj dodałem klocek, tu i tu i tu. Więc inaczej. A tamten nie ma silników, bo tamten ma śmigło. To się prosto buduje te silniki. Tak szybko, że prawie za chwilę skończę. Takie fajne silniki teraz buduję do tego samolotu. To jest pierwszy silnik. I teraz drugi to będzie tu. Tu. Przynajmniej teraz mam zobaczyć, jak ja zbudowałam te silniki do tych samolotów takich. I tak się daje. Tutaj glowstone. Tu możecie sobie dać cokolwiek chcecie, jakikolwiek klocek. Ale ja tylko to tam daję, żeby mi się prosto dawało wtedy klocki tam. I potem. A ten filmik trwał całą noc, cały dzień Minecrafta chyba. W Minecrafcie tak długo, tak szybko się kończy dzień, to dziwne. Ale to nic. Za chwilę pokończę filmik, tylko to zbuduję. I szybko to wyrzucę. A czemu trzeba tak chować? Trzeba, ale ja nie chcę. Mieć poukładane, tak? No, więc potem to jest mój ostatni samolot. A teraz pokażę wam wszystkie samoloty z góry. I zrobię tak, żeby te ręczki. A jak tak wszystko się rozwala, to nic, tylko tak Minecraft działa, że czasami tak się dzieje. Ups, w chmurach jestem. Można polecieć wyżej niż chmury normalnie, tak patrz. Jest na chmurach. Więc to były moje wszystkie samoloty. A teraz tylko coś szybko zrobię. I. No i to był mój cały filmik. Pa, pa.